Strażnica z 1 marca 2012 roku. Po czym rozpoznać prawdziwych chrześcijan? Temat ten zostanie omówiony w serii artykułów wstępnych. Pierwszy z nich odpowie na pytanie: czy wszyscy chrześcijanie naprawdę są chrześcijanami? W kolejnych artykułach przeanalizujemy pięć wypowiedzi Jezusa, które pozwalają rozpoznać jego prawdziwych naśladowców. Oto ich tytuły. Pozostajecie w moim słowie, nie są częścią świata, będzie wśród Was miłość, dałem im poznać Twoje imię, oraz ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona. Potem wysłuchamy artykułów, czy można ufać pierwszemu wrażeniu, dzisiejsi Aztekowie poznają prawdę biblijną, a także stałych pozycji niniejszego czasopisma. Poznawaj Słowo Boże, jak powinniśmy upamiętniać śmierć Jezusa, czy o tym wiedziałeś, oraz zbliż się do Boga, nie będzie się wspominać rzeczy dawniejszych. Następnie dowiemy się, dlaczego okultyzm jest niebezpieczny, oraz poznamy odpowiedź na pytanie czytelników: czy Biblia uczy o Trójcy? Na koniec usłyszymy artykuły: List z Rosji, tkaniny w czasach biblijnych. Ucz swoje dzieci przylgnął do Jechowy oraz kim jest Jezus. Zapraszamy do wysłuchania tego numeru strażnicy, począwszy od serii zatytułowanej Po czym rozpoznać prawdziwych chrześcijan? Czy wszyscy chrześcijanie naprawdę są chrześcijanami? Jak wielu ludzi na świecie podaje się za chrześcijan? Według dzieła Atlas of Global Christianity w roku 2010 było ich prawie 2,3 miliarda. Jednak to samo źródło informuje, że należeli oni do przeszło 41 tysięcy wyznań, z których każde ma własne doktryny i normy postępowania. Rzecz zrozumiała, że przy takiej mnogości religii chrześcijańskich, nie jeden człowiek czuje się zagubiony lub nawet rozczarowany. Może się więc zastanawiać, czy wszyscy, którzy podają się za chrześcijan, rzeczywiście nimi są? Spójrzmy na tę sprawę z innej perspektywy. Gdy ktoś wybiera się gdzieś z samolotem, nie wystarczy, że w czasie kontroli na lotnisku powie, jak się nazywa. Musi pokazać jakiś dokument tożsamości. Podobnie chrześcijanin nie może poprzestać na stwierdzeniu, że wierzy w Chrystusa. Powinien jeszcze to udowodnić. W jaki sposób? Najpierw wyjaśnijmy, skąd się wzięło określenie Chrześcijanie? Zaczęto się nim posługiwać po roku 44 naszej ery. Historyk biblijny Łukasz napisał: Po raz pierwszy właśnie w Antiochii dzięki boskiej opatrzności nazwano uczniów chrześcijanami dzieje 1126. Warto zauważyć, że nazwy tej użyto w odniesieniu do uczniów Chrystusa. A co czyni człowieka uczniem Jezusa Chrystusa? Pewien słownik ujmuje to następująco. Podążanie za Jezusem w roli jego ucznia jest równoznaczne z bezwarunkowym poświęceniem mu całego swego życia, już na zawsze. A zatem prawdziwy chrześcijanin to ktoś, kto całkowicie i bezwarunkowo trzyma się nauk i wytycznych Jezusa, założyciela chrześcijanizmu. Czy dzisiaj wśród ogromnej rzeszy chrześcijan można znaleźć ludzi odpowiadających temu opisowi? Na jakie ważne cechy, które powinny wyróżniać prawdziwych chrześcijan, zwrócił uwagę sam Jezus? Zachęcamy Cię, byś sięgnął do Biblii. W następnych artykułach przeanalizujemy pięć wypowiedzi Jezusa, które pozwalają rozpoznać Jego prawdziwych naśladowców. Rozważymy przy tym, jak postępowali chrześcijanie w I wieku i kto obecnie trzyma się wzorca podanego przez Jezusa. Koniec artykułu. Pozostajecie w moim słowie. Jeżeli pozostajecie w moim słowie, to rzeczywiście jesteście moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jana 8,31 i 32. Co to oznacza? Słowo Jezusa to głoszone przez Niego nauki. Pochodziły one jednak od kogoś wyższego. Jezus oznajmił. To ojciec, który mnie posłał, dał mi przykazanie dotyczące wszystkiego, co mam powiedzieć i co mówić. Jana 12:49 A w modlitwie do swego niebiańskiego Ojca, Jechowy Boga, oświadczył: Twoje słowo jest prawdą. Kiedy czegoś nauczał, często popierał to wypowiedziami Boga. Jana 17:17 17. A zatem prawdziwi chrześcijanie pozostają w słowie Jezusa, gdy wyznacznikiem prawdy i najważniejszym autorytetem w kwestii wierzeń i praktyk jest dla nich Słowo Boże Biblia. Jak postępowali pierwsi chrześcijanie? Apostoł Paweł darzył Słowo Boże podobnym szacunkiem jak Jezus. Podkreślił, że całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne. 2 Tymoteusza, 3.16. Mężczyznom wyznaczonym do pouczania współwyznawców przypomniałby niewzruszenie trzymali się wiernego słowa, Słowa Bożego. Tytusa 1, 7, 9. Pierwsi chrześcijanie mieli odrzucić filozofię i puste zwodzenie według tradycji ludzkiej, według rzeczy elementarnych świata, a nie według Chrystusa. Kolosan 2:8. Kto dziś trzyma się tego wzorca? W watykańskiej konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym, sformułowanej w roku 1965 i przytoczonej w katechizmie Kościoła katolickiego, powiedziano Kościół osiąga pewność swoją co do wszystkich spraw objawionych nie przez samo pismo święte. To też obydwoje, tradycje i tekst Biblii, należy z równym uczuciem czci i poważania przyjmować i mieć w poszanowaniu. Na łamach kanadyjskiego czasopisma Maclean's pewna kobieta pastor z okolic Toronto spytała Po co mielibyśmy słuchać jakiegoś rewolucyjnego głosu sprzed dwóch tysięcy lat? Mamy własne fantastyczne pomysły, a tłumimy je przez to, że jesteśmy zobligowani do powiązania ich z Jezusem i Pismem Świętym. Natomiast o Świadkach Jehowy Encyklopedia Britannica, edycja polska, podaje... Uznają Biblię za natchnione słowo Boże i jedyne źródło prawdy o Bogu. Gdy niedawno w Kanadzie pewna głosicielka świadków próbowała się przedstawić swemu rozmówcy, on przerwał jej: Wiem, kim pani jest, i, wskazując na Biblię, którą trzymała w ręku, dodał: To jest wasz znak firmowy. Koniec artykułu. Nie są częścią świata. Świat ich znienawidził, ponieważ nie są częścią świata. Jana 17,14. Co to oznacza? Widać to na przykładzie Jezusa, który zajmował neutralne stanowisko w konfliktach społecznych i politycznych. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, wyjaśnił, Moi słudzy walczyliby, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest stąd. Jana 18:36. Jezus zachęcał też swoich naśladowców, by wystrzegali się postępowania, języka i postaw rozpowszechnionych w tym świecie, lecz potępionych w słowie Bożym. Jak postępowali Pierwsi Chrześcijanie? Autor publikacji o tematyce religijnej, Jonathan Diamond, wspomniał, iż Pierwsi Chrześcijanie odmawiali angażowania się w wojnę, i to bez względu na konsekwencje: niesławę, uwięzienie czy śmierć woleli cierpieć niż złamać zasadę neutralności. Od świata oddzielały ich również wysokie mierniki moralne, którymi się kierowali. Apostoł Piotr tak napisał do chrześcijan. Ponieważ już nie biegniecie z nimi do tego samego dołu rozwiązłości, dziwią się i mówią o was obelżywie. 1 Piotra 4,4 Historyk Will Durant zauważył. Pobożność i przyzwoitość członków małych gmin chrześcijańskich były solą wokół dla rządnego uciech świata pogańskiego. Kto dziś trzyma się tego wzorca? Na temat chrześcijańskiej neutralności w dzieleniu Katolic Encyklopedia powiedziano: Odmowa służby wojskowej ze względu na sumienie jest moralnie nieuzasadniona. Szwajcarska gazeta Reformierte Presse podała, że według raportu African Rights, organizacji zajmującej się obroną praw człowieka. W ruandyjskiej rzezi w roku 1994 uczestniczyły wszystkie kościoły z wyjątkiem Świadków Jehowy. Gdy pewien nauczyciel omawiał z uczniami temat Holokaustu, ubolewał. Żadna grupa czy organizacja zwykłych obywateli nie potępiła otwarcie tych wszystkich kłamstw, okrucieństw i zbrodni. Ale kiedy skonsultował się z amerykańskim Muzeum Holokaustu, stwierdził Odkryłem coś ważnego dowiedział się, że świadkowie jehowy zdecydowanie obstawali przy swoich przekonaniach, mimo że spotykały ich za to brutalne represje. A co z zasadami moralnymi? Obecnie grom młodych katolików nie zgadza się z tym, czego Kościół naucza na przykład o wolnych związkach czy seksie przedmałżeńskim. Napisano w czasopiśmie US Katolik. Przytoczono też wypowiedź pewnego diakona. Większość ludzi, którzy przychodzą, żeby dać im ślub, według mnie sporo ponad 50%, od jakiegoś czasu już ze sobą mieszka. Natomiast o świadkach Jehowy, The New Encyclopedia Britannica, mówi: W życiu osobistym obstają przy wzniosłych zasadach moralnych. Koniec artykułu. Będzie wśród was miłość. Daję wam nowe przykazanie, żebyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście wy też miłowali się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będzie wśród was miłość. Jana 13, 34 i 35 Co to oznacza? Zgodnie z poleceniem Chrystusa, Jego naśladowcy mieli miłować się w taki sposób, w jaki On ich miłował. A co można powiedzieć o Jego miłości? Wznosiła się ona ponad ówczesne bariery. Jezus nikogo nie dyskryminował ze względu na narodowość czy płeć. Miłość skłaniała go także do poświęcania innym ludziom czasu i sił, oraz do rezygnowania z własnych wygód, by nieść im pomoc. A w końcu pobudziła go do czegoś zupełnie wyjątkowego. On sam oświadczył: Ja jestem wspaniałym pasterzem. Wspaniały pasterz daje swą duszę za owce. Ja na dziesięć, jak postępowali pierwsi chrześcijanie? W pierwszym wieku chrześcijanie nazywali siebie braćmi i siostrami. Byli przekonani, że nie ma różnicy między Żydem a Grekiem, bo nad wszystkimi jest ten sam Pan? Dlatego w zborze chrześcijańskim mile widziani byli ludzie ze wszystkich narodów. Rzymian 10, 11 i 12. Po święcie Pięćdziesiątnicy trzydziestego roku uczniowie w Jerozolimie zaczęli sprzedawać swe posiadłości oraz majątki, a to co uzyskali rozdzielali wszystkim, każdemu tyle ile potrzebował. Chcieli, żeby nowo mogli zostać w mieście dłużej i korzystać z nauk apostołów. Dzieje 2 od 41 do 45 A z czego wypływała ta ofiarność? Tertulian żyjący na przełomie II i III wieku napisał, co mówiono o chrześcijanach. Patrz, powiadają, jak ci się kochają nawzajem i jak jeden za drugiego gotów jest umrzeć. Kto dziś trzyma się tego wzorca? W książce Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego Edward Gibben zauważył, że przez stulecia chrześcijanie w toku swoich sporów wewnętrznych. Traktowali się wzajemnie znacznie surowiej, niż przedtem byli traktowani wskutek gorliwości niewiernych. Gdy niedawno w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono ankietę, którą objęto ludzi wierzących, w większości podających się za chrześcijan, okazało się, iż wielu z nich żywi uprzedzenia rasowe wiernych w jednym kraju często nic nie łączy ze współwyznawcami w innym. Dlatego nie potrafią lub też nie chcą nieść sobie pomocy, gdy zachodzi taka potrzeba. W roku 2004 w ciągu zaledwie dwóch miesięcy przez Florydę przetoczyły się cztery huragany. Szef tamtejszego sztabu kryzysowego skontrolował, czy rozprowadzane przez władze dary są właściwie wykorzystywane. Stwierdził, że żadne ugrupowanie nie działa tak sprawnie, jak świadkowie jechowy, i zaoferował wszelką niezbędną pomoc. A oto inny przykład. W roku 1997 grupa świadków dotarła do Demokratycznej Republiki Konga z żywnością, lekami i ubraniami dla duchowych braci i innych osób w potrzebie. Zebrane dary pochodzące od świadków wiechowych z Europy miały łączną wartość około miliona dolarów. Koniec artykułu: Dałem im poznać Twoje imię. Ujawniłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Dałem im poznać Twoje imię i dam je poznać. Jana 17:6 i 26. Co to oznacza? Jezus dawał ludziom poznać imię Boże, używając go w służbie kaznodziejskiej. Wymawiał je również wtedy, gdy czytał z pism, co zdarzało się dość często. Poza tym polecił swym naśladowcom modlić się: Ojcze, Niech będzie uświęcone twoje imię. Łukasza 11:2. Jak postępowali pierwsi chrześcijanie? Apostoł Piotr powiedział współwyznawcom w Jerozolimie, że Bóg wybrał spośród narodów lud dla swego imienia. Dzieje 15:14. Apostołowie i inni chrześcijanie głosili, iż każdy, kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony. Dzieje 2:21. Oraz Rzymian 10.13. Używali też imienia Bożego w swoich pismach. To Tosefta, zbiór żydowskich reguł sporządzony około 300 roku naszej ery, wspomina o przeciwnikach palących teksty chrześcijańskie. Nie ratują od ognia ksiąg ewangelistów i ksiąg minim, których utożsamiano z chrześcijanami pochodzenia hebrajskiego. Ale pozwalają, by płonęły one oraz zawarte w nich zapisy imienia Bożego. Kto dziś trzyma się tego wzorca? W części wstępnej do Biblii w przekładzie Jakuba Wójka, wydanie z roku 2000, powiedziano między innymi: Biblia Tysiąclecia w wydaniu pierwszym i drugim używała imienia Jahwe. Przekład ten był przeznaczony do czytania w liturgii. Trzeba stwierdzić, że nasi księża biskupi wykazali się doskonałym wyczuciem gdy zażądali, aby w przekładzie imię Jachwe zostało zastąpione słowem Pan. Rzeczywiście, imię Jachwe było dla wiernych zupełnie obce, a nawet niezrozumiałe, a nadto niezgodne z katolicką tradycją. Natomiast słowo Pan jest i zrozumiałe, i dobrze brzmi, i odpowiada tradycji. Stosunkowo niedawno Watykan skierował do biskupów list z zarządzeniem. W celebracjach liturgicznych, w śpiewach i w modlitwach nie należy używać ani wymawiać imienia Bożego w formie tetragramu YHWH. W przypisie czytamy: W języku polskim imię Boże często występuje w formie Jehowa lub Jachwe. Koniec przypisu. Kto w takim razie posługuje się dzisiaj imieniem Bożym i głosi o nim innym? Dobrze ilustruje to następujący przykład. Siergiej z Kirgistanu jako nastolatek obejrzał film, z którego dowiedział się, że Bóg ma na imię Jehowa. Ale przez kolejnych dziesięć lat ani razu nie zetknął się z tym imieniem. Dopiero gdy przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, odwiedziły go dwie głosicielki świadków Jehowy i pokazały mu imię Boże w Biblii. Jakże szczęśliwy był Siergiej, że znalazł wyznanie, które używa imienia Jehowa! Co ciekawe, w dziele Webster's Third New International Dictionary pod hasłem Jechowa Bóg podano definicję Najwyższe i jedyne Bóstwo uznawane i czczone przez świadków Jechowy. Koniec artykułu. Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona. Ta dobra nowina o Królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, a potem nadejdzie koniec. Mateusza 24,14. Co to oznacza? Ewangelista Łukasz napisał, że Jezus ruszył w drogę od miasta do miasta i od wsi do wsi, głosząc i oznajmiając dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Łukasza 8,1. Sam Jezus powiedział o sobie. Muszę oznajmiać dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż po to zostałem posłany. Łukasza 4,43. Również swoim uczniom polecił zanosić tę dobrą nowinę do miast i wsi. Jakiś czas później stwierdził, będziecie moimi świadkami aż do najodleglejszego miejsca na ziemi. Dzieje 18. Jak postępowali pierwsi chrześcijanie? Uczniowie Jezusa nie ociągali się ze spełnieniem jego nakazu. Każdego dnia w świątyni oraz od domu do domu w dalszym ciągu bezustannie nauczali i oznajmiali dobrą nowinę o Chrystusie. Dzieje 5:42. Działalnością tą nie zajmowała się wyłącznie jakaś uprzywilejowana grupa. Potwierdza to historyk August Neander, który zanotował: Celsus, pierwszy pisarz występujący przeciwko chrześcijaństwu, Wyśmiewał się, że gręplarze, szewcy folusznicy, ludzie nieokrzesani i prości, są gorliwymi głosicielami Ewangelii. Profesor Jean Bernardi w książce na temat pierwszych wieków chrześcijaństwa napisał. Chrześcijanie mieli iść i głosić wszędzie i każdemu, na drogach i w miastach, na placach i po domach, w porze dogodnej i niedogodnej, aż do krańców ziemi. Kto dziś trzyma się tego wzorca? Jedną z przyczyn powszechnego obecnie marazmu duchowego jest fakt, że Kościół nie przykłada należytej wagi do głoszenia i nauczania. Zauważył pastor anglikański David Watson. Z kolei socjolog i teolog José Luis Pérez Guadalupe, charakteryzując działalność pewnych religii protestanckich, nadmienił, że ich wyznawcy nie chodzą od domu do domu. Natomiast o świadkach Jehowy napisał, regularnie zachodzą do każdego domu. Ciekawe i realistyczne spostrzeżenie uczynił profesor prawa Jonathan Turley. Wystarczy wspomnieć o Świadkach Jehowy, a większości ludzi od razu przychodzą na myśl kaznodzieje pukające do naszych domów w najmniej odpowiednim momencie. Dla Świadków Jehowy działalność ewangelizacyjna od drzwi do drzwi nie jest tylko sposobem propagowania swojej religii, ale wręcz artykułem wiary. Czy już wiesz? W tej serii artykułów omówiliśmy kryteria, którym powinni odpowiadać prawdziwi chrześcijanie. Kto według Ciebie dzisiaj je spełnia? Co prawda istnieją dziesiątki tysięcy wyznań podających się za chrześcijańskie, ale przecież Jezus powiedział nie każdy, kto do mnie mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto wykonuje wolę mego Ojca, który jest w niebiosach. Mateusza 7.21. Gdy rozpoznasz tych, którzy wykonują wolę Ojca, czyli są prawdziwymi chrześcijanami i przyłączysz się do nich, możesz utorować sobie drogę do bezkresnego życia pod panowaniem Królestwa Bożego. Poproś świadków Jehowy, od których otrzymałeś to czasopismo, by podali ci więcej informacji o wspaniałych warunkach, jakie zaprowadzi na ziemi to Królestwo. Koniec artykułu. Czy można ufać pierwszemu wrażeniu? Pewien onkolog siedząc w swoim salonie zaczął oglądać telewizyjny talk show, do którego zaproszono jednego z irlandzkich ministrów. Gdy uważnie przyjrzał się twarzy tego polityka, dostrzegł coś, co jego zdaniem stanowiło oznakę rozwijającego się guza. Skontaktował się z ministrem i zalecił mu jak najszybsze zrobienie badań. Diagnoza okazała się trafna. Wystarczyło jedno spojrzenie, by wprawne lekarskie oko rozpoznało chorobę. Niektórzy jednak przypisują sobie takie zdolności w innej dziedzinie. Uważają, że potrafią na pierwszy rzut oka ocenić czyjś charakter, osobowość czy wiarygodność. Przez stulecia próbowano dorobić do tego poglądu naukową ideologię. W rezultacie powstała tak zwana fizjonomika – Którą uniwersalny słownik języka polskiego definiuje jako umiejętność poznawania właściwości umysłowych i postaw uczuciowych człowieka z wyglądu jego twarzy i całego ciała. W XIX wieku podobne teorie rozwinęli antropolodzy, tacy jak Francis Golten, krewny Karola Darwina, a także kryminolodzy, między innymi Włoch Cezare Lombroso. Jednak większości ich koncepcji i metod badawczych dzisiaj nie traktuje się już poważnie. Mimo to wielu ludzi uważa, że możliwe jest wydanie rzetelnego osądu o jakimś człowieku jedynie na podstawie jego wyglądu. Czy rzeczywiście można polegać na swoim pierwszym wrażeniu? Wygląd bywa mylący. Typowy przykład, jak mylące bywa pierwsze wrażenie, znajdujemy w księdze pierwszej Samuela. Jehowa Bóg polecił prorokowi Samuelowi namaścić na króla nad Izraelem kogoś z domu Jessego. W Biblii czytamy, że gdy zjawili się synowie Jessego, prorok ujrzał Eliaba i od razu rzekł, doprawdy jest przed Jechową jego pomazaniec. Ale Jechowa powiedział do Samuela, Nie patrz na jego wygląd ani na jego wysoki wzrost, bo go odrzuciłem, albowiem nie tak widzi człowiek, jak widzi Bóg, gdyż człowiek widzi to, co się jawi oczom, lecz Jechowa widzi, jakie jest serce. Gdy podchodzili kolejni synowie Jessego, sytuacja się powtarzała. Ostatecznie, wbrew temu, co sądzili Samuel i Jesse, Bóg wybrał ósmego z braci. Był to Dawid, młody chłopak, którego początkowo nikt nawet nie zawołał. 1 Samuela 16, od 6 do 12 A oto przykład z naszych czasów. Pewien niemiecki profesor kryminologii przeprowadził eksperyment z udziałem 500 studentów prawa. Na spotkanie z nimi zaprosił dwanaście nieznanych im osób, w tym miejscowego komendanta policji i prokuratora, głównego księgowego i PR-owca z Uniwersytetu, kilku prawników i urzędników sądowych, a także trzech przestępców skazanych prawomocnym wyrokiem. Na podstawie wyglądu tych ludzi oraz informacji o uprawianym przez nich hobby, studenci mieli rozpoznać, jaki jest zawód każdego z zaproszonych gości, oraz kto i za co odbywa karę więzienia. Jaki był wynik eksperymentu? Około 75% studentów poprawnie wskazało trzech przestępców, ale jednocześnie jakieś 60% z nich posądziło o kryminalną przeszłość również dziewięciu pozostałych gości. Co siódmy student wziął prokuratora za dilera narkotyków, a co trzeci uznał komendanta policji za złodzieja. Jakże mylne może być pierwsze wrażenie, Skutki osądzania po pozorach. Kiedy spotykamy kogoś po raz pierwszy, często patrzymy na niego przez pryzmat swoich dotychczasowych doświadczeń. Mamy skłonność do generalizowania i kierowania się stereotypami. Sugerujemy się nie tylko czyimś wyglądem, ale też rasą, narodowością, pozycją społeczną lub religią. Jeśli dokonana ocena okazuje się trafna, gratulujemy sobie, że mamy rentgen w oczach, i nasza wiara w niezawodność pierwszego wrażenia jeszcze wzrasta. Możemy jednak bardzo się co do kogoś pomylić. I co wtedy? Uczciwość nakazuje odrzucić błędne wyobrażenia i trzymać się faktów. W przeciwnym razie moglibyśmy mocno skrzywdzić daną osobę, a wszystko z powodu dumnego założenia, że jesteśmy wyjątkowo przenikliwi. Gdy oceniamy kogoś powierzchownie, możemy zaszkodzić nie tylko jemu, ale też samym sobie. Na przykład w pierwszym wieku naszej ery, wielu Żydów nie chciało nawet słyszeć o tym, że Jezus mógłby być obiecanym Mesjaszem. Czym się kierowali? Osądzali go po pozorach, widzieli w nim jedynie syna zwykłego cieśli. Wprawdzie byli pod wrażeniem jego mądrości i cudów, ale bazowali na utartych poglądach i nie chcieli uwierzyć, że mógłby być kimś więcej niż sami zawyrokowali. Z tego powodu stracili możliwość słuchania syna Bożego. On sam podsumował to tak. Prorok nie jest pozbawiony szacunku, chyba tylko w swoich rodzinnych stronach i w swoim domu. Mateusza 13 od 54 do 58. Tamci Żydzi należeli do narodu, który od stuleci czekał na Mesjasza. Ale gdy on w końcu przyszedł, nie rozpoznali go. Ponieważ zaufali swojemu pierwszemu wrażeniu, w rezultacie utracili uznanie Boże. Uprzedzenia żywiono również w stosunku do naśladowców Jezusa. Wielu zwyczajnie nie mogło uwierzyć, że grupka prostych rybaków, pogardzana przez elitę intelektualną i przywódców dominującej religii, może mieć do powiedzenia coś ważnego. Ci, którzy uparcie trzymali się swojego pierwszego wrażenia, zmarnowali wspaniałą okazję zostania naśladowcami syna Bożego. A może warto zmienić zdanie. Niektórzy ludzie żyjący współcześnie z Jezusem byli na tyle pokorni, że gdy przyjrzeli się faktom, porzucili dotychczasowe poglądy. Do takich osób należało kilku krewnych Jezusa, którzy początkowo nie brali pod uwagę, że ktoś z ich rodziny mógłby być Mesjaszem. To godne pochwały, że z czasem zmienili nastawienie i uwierzyli w Jezusa. Mądrze postąpili też pewni przedstawiciele społeczności żydowskiej w Rzymie. Którzy nie chcieli polegać na pogłoskach rozpowszechnianych przez wrogów chrystianizmu, lecz o wyjaśnienia poprosili osobiście apostoła Pawła. Po wysłuchaniu go niektórzy uwierzyli i zostali chrześcijanami. Dzisiaj ludzie często mają negatywną opinię o świadkach Jehowy. Dlaczego? W większości wypadków nie dlatego, że sprawdzili fakty, albo że przekonali się, iż wierzenia i praktyki świadków są niebiblijne. Wiele osób po prostu nie dopuszcza myśli, że świadkowie Jechowy mogliby głosić prawdę. Jak pamiętamy, znaczna część społeczeństwa miała dokładnie taki sam stosunek do pierwszych chrześcijan. Krytyka i pogardliwe uwagi pod adresem tych, którzy gorliwie starają się kroczyć śladami Jezusa, nie powinny nikogo dziwić. Przecież On sam ostrzegł swych prawdziwych naśladowców. Ze względu na moje imię będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich ludzi. Jednocześnie pokrzepił ich słowami: Kto wytrwa do końca, ten zostanie wybawiony. Mateusza 10,22. Świadkowie Jehowy posłusznie stosują się do polecenia Jezusa i nie szczędzą sił, by dotrzeć z dobrą nowiną o Królestwie Bożym do ludzi na całym świecie. Ci, którzy absolutnie nie chcą ich słuchać, ryzykują, że zaprzepaszczą możliwość wejścia na drogę prowadzącą do życia wiecznego. A co z Tobą? Czy wolisz zaufać swojemu pierwszemu wrażeniu i trzymać się utartych poglądów, czy też zadasz sobie trud i z otwartym umysłem zbadasz fakty? Pamiętaj, pozory i pierwsze wrażenie bywają bardzo mylące, natomiast obiektywne przeanalizowanie faktów może sprawić ci miłą niespodziankę. Koniec artykułu. Dzisiejsi Aztekowie poznają prawdę biblijną. Po świątyniach pozostał tylko proch i pył. Posągi zniszczono, święte księgi strawił ogień, ale starożytne bóstwa nadal żyją w sercach Indian. Fragment dzieła Altmexicanische Kulturen, autorstwa Waltera Krikeberga. Aztekowie przybyli do Meksyku w XIII wieku. Byli wtedy małym plemieniem, lecz z biegiem czasu stworzyli imperium porównywalne z państwem Inków na terenie Peru. Gdy w roku 1521 hiszpański konkwistador Cortés podbił Tenochtitlan, imperium to upadło. Jednak około półtora miliona rdzennych mieszkańców co najmniej piętnastu meksykańskich stanów wciąż posługuje się językiem Azteków, językiem Nahuatl. W przypisie czytamy... Nahuatl należy do grupy języków utoasteckich, którymi posługują się m.in. Indianie Hopi, Szoszoni i Comanche z Ameryki Północnej. Z tego języka zostały zapożyczone takie wyrazy jak awokado, chili lub kojot. Koniec przypisu. Jak zauważył przytoczony na wstępie etnolog Walter Krikeberg, ludność ta po dziś dzień jest przywiązana do niektórych prastarych wierzeń. A co to były zawierzenia? Echa przeszłości. Chyba najbardziej znanym zwyczajem Azteków było składanie ofiar z ludzi. Aztekowie wierzyli, że słońce umrze, jeśli nie nakarmi się go sercami ludzkimi i krwią. Jak podaje hiszpański historyk Diego Duran, gdy w roku 1487 oddawano do użytku świątynię piramidę w Tenochtitlanie, w ciągu czterech dni złożono na ofiarę osiemdziesiąt tysięcy osób. W hiszpańskich zdobywcach praktyka ta budziła odrazę. Z drugiej strony niejednego z nich zaskoczyły liczne podobieństwa między wierzeniami Azteków a naukami kościoła katolickiego. Na przykład Aztekom nieobca była pewna forma komunii. Spożywali wizerunki swoich bogów zrobione z kukurydzy, a czasami też jedli ciało ofiarowanych ludzi. Używali krzyża i odprawiali rytuały w rodzaju spowiedzi czy chrztu niemowląt. Ale chyba najbardziej zadziwiające podobieństwo dotyczyło kultu dziewiczej bogini matki Tonantzin, czule nazywanej Naszą Mateczką. Na tym samym wzgórzu, na którym Aztekowie oddawali cześć Tonantzin, w roku 1531 pewnemu Indianinowi rzekomo ukazała się postać Matki Boskiej. Według relacji tego człowieka miała ona ciemną karnację i przemówiła w języku Nahuatl. Bardzo przyspieszyło to proces katolicyzacji Azteków. Na fundamentach świątyni Tonantzin wzniesiono katolicką bazylikę Matki Bożej z Guadalupe. Co roku 12 grudnia miejsce to odwiedzają setki tysięcy pobożnych Meksykanów, z których wielu mówi językiem Nahuatl. Indianie ci, żyjący w dalekich górskich osadach, obchodzą mnóstwo świąt poświęconych różnym patronom. Niektóre z nich trwają kilka dni lub nawet tygodni. Jak napisał w swej książce antropolog Jacques Sustel, tamtejsza ludność łączy kult katolickich świętych z ceremoniami praktykowanymi jeszcze przed Kortezem. W środowisku tym szerzy się również okultyzm. Kiedy ktoś zachoruje, idzie do uzdrowiciela, który go rytualnie oczyszcza i składa ofiary ze zwierząt. Powszechny jest też analfabetyzm. Większość nie umie czytać ani w języku nachłatl, ani po hiszpańsku. Ludzie ci, kurczowo trzymający się swoich tradycji i języka, oraz pogrążeni w ubóstwie, są spychani na margines społeczeństwa. Prawda biblijna dociera do dzisiejszych Azteków. Świadkowie Jehowy w Meksyku od lat starają się docierać z dobrą nowiną o królestwie do wszystkich mieszkańców. Mateusza 24,14 Od roku 2000 tamtejsze biuro oddziału Świadków Jehowy podejmuje wysiłki, żeby rozgłaszać dobrą nowinę również w języku nachład. Zaczęto organizować zbory dla osób mówiących tym językiem, które do tej pory korzystały z zebrań prowadzonych po hiszpańsku. Powołano też zespół, który zajął się przekładem literatury biblijnej na język Nahuatl. Poza tym świadkowie pomagają rdzennej ludności uczyć się czytać i pisać. Jakie przynosi to rezultaty? Oto dwa przykłady. Kiedy pewna Indianka po raz pierwszy usłyszała wykład biblijny w swoim języku, wykrzyknęła. Dziesięć lat chodziliśmy na zebrania i zawsze wracaliśmy z bólem głowy, bo słabo znamy hiszpański. Teraz czujemy się tak, jakbyśmy zaczynali nowe życie. 60-letni Juan, który przez osiem lat studiował Biblię i uczęszczał na zebrania razem z żoną i dziećmi, nie robił żadnych postępów duchowych. Gdy zaczęto z nim prowadzić studium w języku nachładl, po niecałym roku został ochrzczonym czcicielem Jehowy. Jak widać, sporo ludzi zaczęło poznawać Biblię w języku hiszpańskim, jednak nie byli w stanie jej dobrze zrozumieć. Dzięki temu, że dzisiaj mogą korzystać z zebrań większych zgromadzeń oraz publikacji we własnym języku, lepiej pojmują prawdę biblijną, a także swoje chrześcijańskie obowiązki. Przezwyciężanie trudności Jednak dzieło szerzenia prawdy biblijnej wśród rdzennej ludności napotyka też przeszkody. Na przykład w San Agustin o Apan zabroniono świadkom Jechowy głosić od domu do domu. Obawiano się, że w wyniku ich działalności ludzie przestaną finansowo wspierać obchody świąt, do których przywiązuje się tam ogromną wagę. Dlatego gdy Florencio i grupka miejscowych świadków zaczęli głosić w tej osadzie, trzech z nich zostało aresztowanych. W ciągu dwudziestu minut zebrał się tłum, aby zadecydować, co z nimi zrobić. Chcieli się od razu z nami rozprawić, opowiada Florencio. Niektórzy proponowali, żeby nas związać i wrzucić do rzeki. Całą noc przesiedzieliśmy w więzieniu. Następnego dnia przyjechał nam pomóc świadek Jehowy, który jest prawnikiem, oraz dwóch innych braci. Ale oni też wylądowali za kratkami. Ostatecznie władze wypuściły nas pod warunkiem, że wyniesiemy się z wioski. Mimo takich przeciwności, po roku powstał tam zbór złożony z siedemnastu ochrzczonych świadków. Na zebrania przychodziło około pięćdziesięciu osób. W Koapala świadek o imieniu Alberto został zaproszony na lokalne święto. Kiedy odmówił, trafił do więzienia. Zwołano mieszkańców wioski. Część głośno domagała się, żeby go powiesić i w ten sposób zastraszyć tych, którzy chcieliby przyłączyć się do jego religii i wyrzec z tradycji. Inni świadkowie starali się o uwolnienie Alberta, ale także zostali aresztowani. Wszystkich ich wypuszczono dopiero po tygodniu, gdy zakończyło się święto. Ponieważ sprzeciw nie ustawał, trzeba było zwrócić się do wyższych urzędników. W końcu udało się doprowadzić do wydania zarządzenia, które położyło kres prześladowaniom. Co ciekawe, największy przeciwnik wkrótce potem przyjął prawdę biblijną i został ochrzczony. Obecnie w Koapala istnieje zbór. Pola Białeku Zrzęciu. Ponieważ sporo Indian używających języka nachłatl interesuje się prawdą biblijną, wielu świadków postanowiło się go uczyć. Nie jest to jednak takie łatwe. Miejscowi, zrażeni złym traktowaniem, są nieufni i niezbyt chętnie uczą obcych swojej mowy. Poza tym, nachłatl ma dużo dialektów. Sonia, głosicielka pełnoczasowa, tak wyjaśnia, dlaczego zdecydowała się poznać ten język. Niedaleko mojego domu mieszka w strzeżonym obozie jakieś sześć tysięcy robotników, którzy mówią językiem nachłatl. To ludzie nieszczęśliwi i sponiewierani. Jest mi ich bardzo żal, bo kiedyś byli dumnym narodem. Od nich przecież wywodzi się nasza kultura. Przez dwadzieścia lat głosiliśmy im po hiszpańsku, ale niewiele rozumieli i nie okazywali większego zainteresowania. Wystarczyło jednak użyć kilku słów w ich języku, żeby to się zmieniło. Obstąpili mnie i zaczęli słuchać. Jednej kobiecie zaproponowałam, że nauczę ją czytać i pisać, a ona nauczy mnie języka nachłatl. Teraz mieszkańcy obozu nazywają mnie tą, która mówi po naszemu: We własnym kraju czuję się jak misjonarka. Obecnie na tym terenie działa zbór, w którym zebrania prowadzone są w miejscowym języku. Inna głosicielka pełnoczasowa, Marisela, również nie szczędzi starań, by opanować ten język. Z siedemdziesięcioletnim Felixem początkowo prowadziła studium po hiszpańsku, ale gdy poduczyła się języka na chłatl, zaczęła wyjaśniać mu zagadnienia biblijne w jego języku. Przyniosło to piękne rezultaty. Mariseli stanęły łzy w oczach, kiedy Felix spytał: Czy Jechowa słucha, jeśli modlę się do niego w nachłatl? Jakże był szczęśliwy, gdy się dowiedział, że Jechowa rozumie wszystkie języki. Teraz jest już ochrzczonym świadkiem i regularnie uczestniczy w zebraniach, chociaż za każdym razem musi iść pieszo półtorej godziny. Marisela wyznaje, tak się cieszę, że mogę współpracować z aniołem, który ma dobrą nowinę dla wszystkich ludzi. Społeczność Indian mówiących językiem Nahuatl to symboliczne pole białek u zrzęciu. Jana 4,35 Modlimy się, by ludzie ze wszystkich narodów, w tym szlachetnie usposobieni potomkowie Azteków, przyjęli zaproszenie Jehowy Boga, by wstąpili na Jego górę i uczyli się o Jego drogach. Koniec artykułu. Poznawaj Słowo Boże. Jak powinniśmy upamiętniać śmierć Jezusa? Być może zadawałeś już sobie kiedyś następujące pytania: jak należy upamiętniać śmierć Jezusa? Kiedy to robić? Kto może spożywać chleb i wino? Oraz jaki pożytek odnosimy z obecności na pamiątce? Ten artykuł pokaże Ci, jak mógłbyś znaleźć odpowiedź na te pytania w swojej Biblii. Świadkowie Jehowy z przyjemnością Ci w tym pomogą. Pytanie pierwsze. Jak należy upamiętniać śmierć Jezusa? Jezus spożył z uczniami posiłek złożony z chleba i wina i poleciłby właśnie takim posiłkiem upamiętniali Jego śmierć. Posiłek ten ma głębokie znaczenie symboliczne. Chleb wyobraża ciało Jezusa, a wino, jego krew. W Ewangelii, według Łukasza 22:19 i 20, czytamy: Wziął też chleb, złożył podziękowania, połamał go i dał im, mówiąc: To oznacza moje ciało, które ma być dane za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. I tak samo kielich, gdy już spożyli wieczerze, mówiąc: Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi, która ma być za was wylana. Chleb, którego użył Jezus, był upieczony bez zakwasu. Stanowił odpowiedni symbol doskonałego ciała Jezusa, ponieważ w Biblii zakwas często wyobraża grzech. Swoje ciało Jezus złożył na ofiarę, i od tej chwili niepotrzebne stały się ofiary ze zwierząt wymagane wcześniej przez prawo mojżeszowe. Z kolei wino stanowiło symbol drogocennej krwi Jezusa przelanej za nasze grzechy. Posłuchaj trzech fragmentów z listu pierwszego Piotra. Rozdział pierwszy, werset dziewiętnasty. Zostaliście uwolnieni drogocenną krwią, podobną do krwi baranka nieskalanego i niesplamionego, mianowicie Chrystusową. Rozdział drugi, werset dwudziesty czwarty. On sam we własnym ciele zaniósł nasze grzechy na pal, abyśmy skończywszy z grzechami żyli dla prawości. I jego pręgami zostaliście uzdrowieni. Rozdział trzeci, werset osiemnasty. Bo nawet Chrystus raz na zawsze umarł za grzechy, prawy za nieprawych, aby was przywieźć do Boga. Uśmiercony został w ciele, ale ożywiony w duchu. Pytanie drugie: Kiedy należy upamiętniać śmierć Jezusa? Uroczystość mającą upamiętniać jego śmierć, Jezus ustanowił zaraz po tym, gdy spożył za apostołami wieczerzę z okazji święta Paschy. Było to w wieczór poprzedzający jego egzekucję która według rachuby żydowskiej, że liczyli dzień od zachodu do zachodu słońca, nastąpiła jeszcze tego samego dnia, 14 Nisan. W Ewangelii według Łukasza 22, 14 i 15 czytamy W końcu, gdy nadeszła godzina, ułożył się przy stole, a wraz z nim apostołowie i rzekł do nich Wielce pragnąłem zjeść z wami ten posiłek paschalny, zanim będę cierpiał. W tym właśnie dniu słudzy Boży upamiętniają to, czego Bóg dokonał przez Jezusa, by wyzwolić ludzkość od grzechu i śmierci. W Ewangelii według Jana 1.29 czytamy. Następnego dnia zobaczył Jezusa przychodzącego do Niego i powiedział Oto baranek Boży, który usuwa grzech świata. Paschę świętowano raz w roku, więc pamiątkę śmierci Jezusa również należy obchodzić raz w roku. Po zachodzie słońca w dniu odpowiadającym czternastemu nisan według biblijnego kalendarza księżycowego. Pytanie trzecie. Kto może spożywać chleb i wino? Podając uczniom wino Jezus powiedział ten kielich oznacza nowe przymierze. 1 Koryntian 11 25. To nowe przymierze zajęło miejsce przymierza prawa, które Jechowa Bóg zawarł z Izraelitami. Przerzekł im, że jeśli będą mu bezwzględnie posłuszni, to staną się jego ludem. Niestety Izraelici nie słuchali Jehowy. Dlatego ustanowił on nowe przymierze. W Księdze Jeremiasza 31, 31 czytamy Oto nadchodzą dni, brzmi wypowiedź Jehowy, gdy z domem Izraela i z domem Judy zawrę nowe przymierze. Nowe przymierze obejmuje jedynie 144 tysiące osób, ale za pośrednictwem tej stosunkowo niewielkiej grupy Jehowa udostępni błogosławieństwa milionom ludzi ze wszystkich narodów, obdarzy ich życiem wiecznym na rajskiej ziemi. Część tego grona, z którym zawarto nowe przymierze, uprawomocnione krwią Jezusa, żyje jeszcze wśród nas. I tylko te osoby mają prawo spożywać chleb i wino. W Ewangelii według Łukasza 12:32 czytamy: Nie bój się, małaczutko gdyż wasz Ojciec uznał za dobre dać wam królestwo. A w Księdze Objawienia 14, 1 i 3 jest napisane I ujrzałem, a oto baranek stojący na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące mających napisane na swych czołach jego imię i imię jego Ojca. I śpiewają jak gdyby nową pieśń przed tronem i przed czterema żywymi stworzeniami i starszymi. I nikt nie zdołał opanować tej pieśni, Oprócz 144 tysięcy kupionych z ziemi. Pytanie czwarte: Jaki pożytek odnosimy z obecności na pamiątce? Dzięki obecności na tym dorocznym święcie pogłębiamy swoje docenianie dla niezwykłej miłości Jehowy, który posłał swojego syna, aby umarł za nasze grzechy. Pamiątka to okazja do rozmyślania o tym, jakie znaczenie ma dla nas śmierć Jezusa. Powinniśmy się też zastanawiać, jak okazać Jehowie i Jezusowi swą wdzięczność za wszystko, co dla nas zrobili. W Ewangelii według Jana 3.16 jest napisane: Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jednorodzonego syna, aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne. A w liście drugim do Koryntian 5.14 i 15 czytamy: Przymusza nas bowiem miłość Chrystusa, Ponieważ osądziliśmy, że jeden człowiek umarł za wszystkich, to też wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, co żyją, nie żyli już dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony. Więcej informacji można znaleźć na stronach od 206 do 208 książki Czego Naprawdę Uczy Biblia, wydanej przez świadków Jehowy. Koniec artykułu. Czy o tym wiedziałeś? Czy wzmianka apostoła Pawła o ołtarzu poświęconym nieznanemu bogu znajduje potwierdzenie w źródłach historycznych? Dzieje 1723 O takich ołtarzach donoszą różni starożytni pisarze greccy. Na przykład, Pałzaniasz, historyk i geograf z II wieku naszej ery, wspomniał o ołtarzu bogów nieznanych w Olimpii. W dziele filozofa i oratora Filostrata znalazła się informacja o tym, że w Atenach wznoszono ołtarze na cześć bóstw nieznanych. Diogenes Laertios, pisarz z III wieku naszej ery, podał genezę zwyczaju budowania bezimiennych ołtarzy. Opisał jak żyjący w VII-VI wieku przed naszą erą Epimenides uratował Ateny od zarazy. Wziąwszy owce zapędził je na wzgórze Areopagu, a stamtąd pozwolił im iść gdzie chciały. Jednocześnie nakazał tym, którzy owce pędzili, aby zabijali je w ofierze miejscowemu Bogu, tam gdzie każda z nich się położyła. W ten sposób uśmierzono zło. Dlatego dotychczas jeszcze można znaleźć bezimienne ołtarze po wsiach attyckich. Na inną możliwą przyczynę wznoszenia tego typu ołtarzy zwraca uwagę encyklopedia biblijna. Najwyraźniej istniał w starożytnym świecie zwyczaj poświęcania ołtarzy nieznanym bogom, aby żadnego nie obrazić przez pominięcie. Wydawnictwo Wokatio Dlaczego w I wieku Żydzi pogardzali poborcami podatkowymi? Wprawdzie poborcy podatkowi nigdy nie cieszyli się zbytnią popularnością, ale w I wieku naszej ery w społeczności żydowskiej uważano ich za ludzi wyjątkowo nieuczciwych i godnych najwyższej pogardy. Władze rzymskie nakładały na ludność bardzo wysokie podatki. Zbieranie podatku pogłównego oraz gruntowego należało do obowiązków urzędników cesarskich. Natomiast podatki od towarów importowanych, eksportowanych i przewożonych przez kraj ściągali w poszczególnych regionach Żydzi, którzy na publicznych przetargach złożyli najwyższe oferty. Uchodzili oni za bezwolne narzędzia w rękach znienawidzonych Rzymian. Encyklopedia Biblijna podaje. W środowisku żydowskim poborcy podatkowi byli napiętnowani, ponieważ kontaktowali się z poganami, stając się tym samym rytualnie nieczyści. Wydawnictwo wokatio: Poborcy zwykle czerpali nieuczciwe zyski i bogacili się kosztem swoich rodaków. Niektórzy zawyżali wartość dóbr podlegających opodatkowaniu i zagarniali dla siebie nadwyżkę. Inni wymuszali od biednych pieniądze za pomocą fałszywych oskarżeń. W rezultacie, Żydzi traktowali ich tak samo jak grzeszników. Jak informuje The Jewish Encyclopedia, żaden poborca nie mógł być sędzią ani nawet świadkiem. Koniec artykułu: Artykuł z serii: Zbliż się do Boga. Nie będzie się wspominać rzeczy dawniejszych. Wspomnienia mogą być prawdziwym dobrodziejstwem. Gdy rozmyślamy o miłych chwilach spędzonych z ukochanymi osobami, robi nam się ciepło na sercu. Ale czasami wspomnienia stają się przekleństwem. Jak jest w Twoim wypadku? Czy nie dręczą Cię jakieś przykre obrazy z przeszłości? Jeśli tak, to być może zadajesz sobie pytanie, czy kiedykolwiek uda mi się wymazać je z pamięci? Bardzo pokrzepiające są słowa zapisane przez jednego z proroków biblijnych. Sięgnijmy do księgi Izajasza 65:17. Jehowa sprawi, że zniknie wszystko, co mogłoby rodzić w nas bolesne wspomnienia. Jak tego dokona? Unicestwi ten pełen cierpień świat i zastąpi go czymś nieporównanie lepszym. Za pośrednictwem Izajasza informuje: Oto stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię. Bliższe przyjrzenie się tej obietnicy może podnieść nas na duchu. Czym są nowe niebiosa? Biblia daje nam dwie wskazówki, które pomagają to ustalić. Po pierwsze, dwaj inni pisarze biblijni, którzy wspominają o nowych niebiosach, mówią o nich w kontekście radykalnych zmian na Ziemi zmian, w wyniku których zapanuje tu sprawiedliwość. Po drugie, w Biblii termin niebiosa niekiedy oznacza władzę. A zatem nowe niebiosa to nowy rząd, który zaprowadzi na naszym globie sprawiedliwość. Dokonać tego może tylko jeden rząd, niebiańskie Królestwo Boże, o którego przyjście polecił modlić się Jezus. Sprawi ono, że na całej Ziemi będzie siedziała wola Boża. A czym jest nowa Ziemia? Rozważmy dwie biblijne podpowiedzi. Po pierwsze, w Biblii słowo Ziemia czasem odnosi się nie do naszej planety, lecz do ludzi. Po drugie, w myśl proroctw biblijnych, nadejdzie moment, gdy na ziemi będą mieszkać tylko wierni poddani rządu Bożego, którzy nauczą się sprawiedliwości. A więc Nowa Ziemia to nowe społeczeństwo, które podporządkuje się władzy Boga i jego zasadom. Czy już rozumiesz, jak Jehowa sprawi, że nie będziemy mieć przykrych wspomnień? Wkrótce w pełni zrealizuje on swą obietnicę dotyczącą nowych niebios i nowej ziemi zaprowadzi sprawiedliwy nowy świat. W przypisie czytamy. Więcej informacji o Królestwie Bożym i o tym, czego niedługo ono dokona, można znaleźć w książce Czego naprawdę uczy Biblia, rozdziały trzeci, ósmy i dziewiąty, wydawnictwo Świadków Jehowy. Koniec przypisu. W tym nowym świecie nie będzie cierpień fizycznych, psychicznych ani emocjonalnych, wszystkiego tego, co obecnie jest przyczyną bolesnych wspomnień. Ludzie wierni Bogu zaczną naprawdę rozkoszować się życiem. Każdy mijający dzień będzie pozostawiał po sobie wyłącznie radosne wspomnienia. A co ze wspomnieniami, które dziś dręczą niejednego z nas? Przez Izajasza Jechowa obiecuje: Nie będzie się w umyśle wspominać rzeczy dawniejszych, ani nie przyjdą one do serca. Wszelkie cierpienia, których zaznajemy w tym starym świecie, stopniowo odejdą w zapomnienie. Czyż to nie wspaniała perspektywa? Czy nie warto zbliżyć się do Boga, który roztacza przed nami tak cudowne widoki na przyszłość? Fragment Biblii do przeczytania w marcu. Izajasza, rozdział 63, do Jeremiasza, rozdział 16. Koniec artykułu. Dlaczego okultyzm jest niebezpieczny? Edna od dzieciństwa miała wizję i słyszała głosy. Była przekonana, że rozmawia ze zmarłymi krewnymi. Zarówno ona, jak i jej mąż Stanley lubili książki okultystyczne i nauczyli się biegle czytać z kart tarota. Karty te zapowiedziały im, że dorobią się majątku. I rzeczywiście odnieśli sukces w interesach. Pewnego dnia karty ostrzegły ich, że zapukają do nich niebezpieczni ludzie, i pouczyły, jak mają się przed nimi chronić. Magia może się kojarzyć z czymś staroświeckim. Tymczasem zainteresowanie zjawiskami paranormalnymi wciąż rośnie. Ludzie na całym świecie noszą amulety, używają tabliczek Ouija i zwracają się do mediów spirytystycznych, by poznać przyszłość lub ustrzec się przed nieszczęściem. W niemieckim magazynie Focus w artykule Laptop i Lucifer podano Dzisiejszą koniunkturę na czary nakręca internet. Czy wiesz, że na temat okultyzmu wypowiada się Biblia? To, co o nim mówi, może Cię zaskoczyć. Co Biblia mówi o okultyzmie? W prawie, które Bóg dał w starożytności narodowi izraelskiemu, powiedziano: Niech się nie znajdzie u Ciebie nikt, kto wróży, kto uprawia magię, ani nikt, kto wypatruje znaków wróżebnych, ani czarnoksiężnik, ani ten, kto zaklina drugich, ani nikt, kto zasięga rady u medium spirytystycznego ani trudniący się przepowiadaniem wydarzeń ani nikt kto się wypytuje umarłego bo każdy kto to czyni jest obrzydliwością dla Jehowy powtórzonego prawa 18 od 10 do 12 dlaczego w tej sprawie biblia zajmuje tak zdecydowane stanowisko jak wynika z przeżyć edny i stanleya wiele osób wierzy że za pomocą praktyk okultystycznych można porozumiewać się z umarłymi Przekonanie to opiera się na nauce, którą propaguje mnóstwo religii, mianowicie, że po śmierci ludzie przenoszą się gdzieś w zaświaty. Ale Biblia wyraźnie temu zaprzecza. Czytamy w niej, umarli nie są świadomi niczego. Kaznodziei 9:5 Według Biblii ich stan przypomina głęboki sen. Zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, co się wokół nich dzieje. W przypisie czytamy. Więcej informacji na temat stanu umarłych można znaleźć w rozdziale szóstym książki Czego Naprawdę Uczy Biblia, zatytułowanym Gdzie są umarli? Wydawnictwo Świadków Jehowy. Koniec przypisu. Możesz się jednak zastanawiać, jak w takim razie wytłumaczyć opowieści ludzi, którzy twierdzą, że komunikowali się z umarłymi. Z kim tak naprawdę nawiązali kontakt? Kontakt ze światem duchów. Z relacji ewangelicznych dowiadujemy się, że gdy Jezus przebywał na ziemi, miał do czynienia z pewnymi istotami duchowymi. Ewangelia według Marka 1, 23 i 24 donosi, że duch nieczysty krzyknął do Jezusa: Dokładnie wiem, kim jesteś. Duchy z pewnością wiedzą również, kim Ty jesteś, ale czy Ty wiesz, kim one są? Zanim Bóg stworzył ludzi, powołał do istnienia rzesze duchowych synów, czyli aniołów. Aniołowie są wyższą formą życia niż ludzie. Te potężne i niezwykle inteligentne istoty miały za zadanie realizować wolę Bożą. Psalmista śpiewał: Błogosławcie Jehowę, aniołowie jego, potężni w mocy, wykonujący Jego słowo. Psalm 103, werset 20. Biblia informuje, że niektórzy aniołowie z czasem nawiązali niedozwolone kontakty z ludźmi. W jakim celu? Pierwszy z nich postanowił za pomocą kłamstwa odciągnąć Adama i Ewę od Stwórcy. W ten sposób sam uczynił siebie diabłem i szatanem, to znaczy oszczercą i przeciwnikiem Boga. Później inni aniołowie opuścili swe właściwe miejsce mieszkania w niebie, przybrali ludzkie ciała i zaczęli współżyć z atrakcyjnymi kobietami na ziemi. Judy, werset szósty. Wraz z potomstwem urodzonym z tych nienaturalnych związków terroryzowali ludzi, tak iż ziemia została napełniona przemocą. Być może znasz biblijną relację o tym, jak w czasach Noego Bóg położył kres tej niegodziwości, zsyłając potop. Rodzaju rozdział 6, wersety 3, 4 i od 11 do 13. Aby uniknąć zagłady w wodach potopu, niegodziwe duchy zdematerializowały się i wróciły do dziedziny duchowej. Ale stwórca zabronił im wstępu do poprzedniego miejsca mieszkania. Zostały poniżone i znalazły się w stanie przerównanym do czeluści gęstej ciemności. 2 Piotra 2, 4 i 5. Tych zbuntowanych aniołów Biblia nazywa demonami Jakuba 2, 19. To właśnie one kryją się za okultyzmem. Co jest celem demonów? Niegodziwe duchy, które komunikują się z ludźmi, przede wszystkim chcą przeszkodzić im w zdobyciu dokładnej wiedzy o prawdziwym Bogu Jehowie i nawiązaniu z nim bliskiej więzi. A zatem dary czy zdolności, jakie przypisują sobie praktykujący okultyzm, w rzeczywistości nie służą niczemu dobremu, a jedynie odciągają uwagę ludzi od Boga. Jaki jeszcze cel mają demony? Zobaczmy, do czego chciał skusić Jezusa ich przywódca szatan. Zaproponował mu wszystkie królestwa świata oraz ich chwałę. Czego oczekiwał w zamian? Dam ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi cześć, oświadczył. Tak więc szatan i demony pragną, by oddawano im cześć. Oczywiście Jezus bez wahania odrzucił ofertę diabła. Mateusza 4 od 8 do 10. Dzisiaj złe duchy rzadko tak otwarcie ujawniają swoje zamiary. Próbują usilić nieostrożnych za pomocą pozornie nieszkodliwych rzeczy, takich jak wahadełka, horoskopy, kule kryształowe, wróżenie z herbacianych lub kawowych fusów czy kart tarota. Nie daj się zwieść. Nie myśl, że jest to niewinny sposób na poznanie czegoś nowego i fascynującego. To złe duchy wykorzystują zainteresowanie okultyzmem, by wciągnąć ludzi w swą sieć i odwieść ich od służenia Jehowie. Tych, którzy im ulegną, często potem niepokoją i dręczą. Jeśli ty wpadłeś w taką pułapkę, jak możesz się z niej wydostać? Jak się uwolnić? Pamiętaj, duchy, które kontaktują się z ludźmi, są wrogami Boga skazanymi na zagładę. To oszuści i kłamcy, którzy podszywają się pod zmarłych. Jak byś się czuł, gdyby ktoś, kogo uważałeś za przyjaciela, okazał się oszustem, myślącym tylko o tym, żeby ci zaszkodzić? Co byś zrobił, gdybyś odkrył, że nieświadomie zadałeś się przez internet z jakimś dewiantem seksualnym? Tymczasem kontakty z demonami są znacznie bardziej niebezpieczne. Powinieneś więc zrobić wszystko, żeby je zerwać. Czego może to wymagać? Gdy pewni mieszkańcy starożytnego Efezu poznali boży pogląd na okultyzm, postanowili zniszczyć swoje księgi o magii, nie bacząc na ich cenę. Spalili je wobec wszystkich. Dzieje 19, 19 i 20. Obecnie groźne mogą być nie tylko książki, amulety czy tabliczki uirza, ale też materiały elektroniczne. Wystrzegaj się wszystkiego, co mogłoby demonom umożliwiać przystęp do ciebie. Wróćmy do podanego na wstępie przykładu Edny i Stanleja. Z kart Tarota wyczytali, że zjawią się u nich niebezpieczni ludzie i że nie powinni ich słuchać ani niczego od nich przyjmować. Ale gdy w drzwiach stanęły koni i gudron, głosicielki świadków wiechowych, i powiedziały, że przynoszą dobrą nowinę o Bogu, gospodarze mimo wszystko postanowili je zaprosić. Rozmowa zeszła na okultyzm. Głosicielki dokładnie wyjaśniły, co na ten temat mówi Biblia. Edna i Stanny zgodzili się na regularne dyskusje biblijne. Wkrótce zdecydowali się zerwać wszelkie kontakty z demonami. Świadkowie uprzedzili ich, że złe duchy nie będą tym zachwycone. I rzeczywiście Edna i Stanny stali się celem gwałtownych ataków demonów. Przez pewien czas każdej nocy przeżywali prawdziwy koszmar. Sytuacja poprawiła się dopiero wtedy, gdy przeprowadzili się do innego domu. W ciężkich chwilach czerpali otuchę ze słów zanotowanych w liście do Filipian 4,13: Do wszystkiego mam siłę dzięki temu, który mi udziela mocy. Jehowa pobłogosławił ich determinację, i ostatecznie złe duchy przestały ich nękać. Dzisiaj małżeństwo to z radością służy prawdziwemu Bogu, Jehowie. Biblia wzywa wszystkich, którzy pragną zaskarbić sobie błogosławieństwo Jehowy, podporządkujcie się Bogu. Natomiast przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was. Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Jakuba 4, 7 i 8 Jehowa potrafi pomóc ci uwolnić się z pod wpływu demonów i zrobi to, jeśli naprawdę tego pragniesz. Gdy Edna i Stanley myślą o tym, jak wyrwali się z niewoli okultyzmu, z całym przekonaniem powtarzają słowa z psalmu 121, wersetu 2. Pomoc moja jest od Jehowy. Koniec artykułu. Czytelnicy pytają: Czy Biblia uczy o Trójcy? Trójce definiuje się na różne sposoby. W katechizmie Kościoła katolickiego podano na przykład: Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech osobach. Dalej napisano: Ojciec jest tym samym co syn, syn tym samym co ojciec. Duch Święty tym samym co ojciec i syn. To znaczy jednym Bogiem co do natury. Czy ta nauka znajduje uzasadnienie w Piśmie Świętym? Na jej poparcie zwykle cytuje się słowa Jezusa z Ewangelii według Mateusza 28:19. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Biblia tysiąclecia. W wersecie tym rzeczywiście mowa jest o Ojcu, Synu i Duchu Świętym, ale nie ma tu żadnej wzmianki, że stanowią jedno. Polecenie to Jezus wypowiedział do żydowskich naśladowców. A w co wierzyli Żydzi jako naród? Kiedy Izraelici otrzymali prawo Mojżeszowe, które z czasem stało się częścią Biblii, jeden z zawartych w nim zakazów brzmiał: Nigdy nie wolno ci mieć innych bogów na przekór mojemu obliczu. Powtórzonego prawa 5-7. Od ilu osób pochodzą te słowa? Księga powtórzonego prawa 6-4 nie pozostawia co do tego wątpliwości. Czytamy tam słuchaj Izraelu, Jechowa nasz Bóg to jeden Jechowa, a nie trzech bogów w jednym. W Egipcie, z którego Izraelici krótko przedtem zostali wyzwoleni. Czczono triady bóstw, np. Ozyrysa, Izyde i Horusa. Tymczasem Izraelitom nakazano czcić tylko jednego Boga. Jakie znaczenie miał ten nakaz? Rabin dr Joseph Herz wyjaśnił. Owa podniosła deklaracja absolutnego monoteizmu, oznaczała wypowiedzenie wojny każdej formie politeizmu. Tym samym szema wyklucza trójcę przedstawioną w chrześcijańskim symbolu wiary, gdyż zaprzecza ona jedności Boga. W przepisie czytamy Szema żydowskie wyznanie wiary w jednego boga zawierające słowa z księgi powtórzonego prawa 6 4, należy do głównych elementów liturgii synagogalnej. Koniec przypisu. Wspomnianego wcześniej nakazu przestrzegał również Jezus, który przecież urodził się w rodzinie żydowskiej. Gdy po chrzcie był kuszony przez diabła, oświadczył precz szatanie, jest bowiem napisane. Jehowę twego Boga masz czcić i tylko dla niego masz pełnić świętą służbę. Mateusza 4:10. Jakie światło rzuca cała ta sytuacja na kwestię Trójcy? Zabiegi szatana byłyby absurdalne, gdyby Jezus był Bogiem. Ponadto Jezus wyraźnie wskazał, że jedynym, któremu należy oddawać cześć, jest Jehowa Bóg. Kiedy ktoś zdobędzie dokładną wiedzę o Bogu i zapragnie mu służyć, Zostaje ochrzczony w imię ojca i syna i ducha świętego. Mateusza 28, 19. Oznacza to, że uznaje władzę Jehowy oraz rolę Jezusa Chrystusa w zamierzeniu bożym. Rozumie też, jak działa duch święty, czyli czynna siła Boga. Nauka o trójcy od stuleci wprowadza zamęt w umysłach ludzi. Natomiast Jezus uczył swych naśladowców prawdy. I pomagał im zbliżyć się do jedynego prawdziwego Boga, Jehowy. Koniec artykułu. List z Rosji. Poszukiwanie skarbów w Ałtaju. Znajdujemy się w Republice Ałtaju na południowo-zachodnim krańcu Syberii. Krajobraz tego regionu wręcz zapiera dech w piersiach. Jest piękny majowy dzień. Z okna widzimy ciemne wstęgi iglastego lasu, a za nimi daleko w błękicie majestatyczne, ośnieżone szczyty. Ten odległy kraj zamieszkują Autajczycy, lud azjatycki używający języka autajskiego. Doskonale czują się wśród dziewiczych gór, których nazwa dosłownie znaczy Złote Góry. Oboje z żoną kilka lat temu nauczyliśmy się rosyjskiego języka migowego. I zaczęliśmy odwiedzać posługujące się nim zbory i grupy świadków wiechowy. W Rosji żyje przeszło 170 różnych ludów, mających wspólny język rosyjski. Między niesłyszącymi, którzy tworzą bardzo zżytą społeczność, łącznikiem jest rosyjski język migowy. Gdy się ich odwiedza, zazwyczaj są niezwykle gościnni i chętnie o sobie opowiadają. A jak będzie w Ałtaju? W stołecznym Gorno-Ałtajsku. Dowiedzieliśmy się, że w małej wiosce oddalonej o jakieś 250 km mieszka kilkoro niesłyszących. Co prawda są tam świadkowie Jehowy, ale żaden z nich nie zna języka migowego. Postanowiliśmy ich odszukać. Nasz entuzjazm udzielił się Tatianie i Jurijowi, niesłyszącemu małżeństwu, które zgodziło się do nas dołączyć. Zabieramy do minivana publikacje na DVD, przenośny odtwarzacz, a także duży termos kanapki z wędzoną kiełbasą i przepyszne, świeżutkie pierogi z kapustą i ziemniakami. Na koniec dokładnie spryskujemy ciało, ubrania i buty środkiem przeciwko kleszczom, bo w tej okolicy często zdarzają się zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu. Jadąc z serpentynami podziwiamy bajeczny górski krajobraz. W powietrzu unosi się zapach jaśminu i bzu. Jesteśmy naprawdę podekscytowani. Z zachwytem patrzymy na stado marali spokojnie przeżuwających trawy. mijamy autajskie osady, które składają się z drewnianych domów o porządnych blaszanych dachach. Przy niejednym domostwie widać tak zwany ajeł, sześcioboczną chatę ze stożkowatym dachem. Czasem przypomina ona kształtem indiańskie tipi i jest pokryta korą. Wiele rodzin od maja do września mieszka w takich letnich chatach, a na jesień i zimę przenosi się do solidniejszych domów. Gdy docieramy do celu, miejscowi świadkowie serdecznie nas witają i prowadzą do niesłyszącego małżeństwa. Parata bardzo się cieszy z naszej wizyty. Oboje z ciekawością dopytują skąd jesteśmy i co robimy. Okazuje się, że mają komputer i kiedy wyciągamy płytę DVD, koniecznie chcą ją zaraz obejrzeć. Film pochłania ich bez reszty. Po prostu nie odrywają oczu od monitora. Od czasu do czasu powtarzają znaki, które widzą na komputerze, i z uznaniem kiwają głowami. Nie bez trudności udaje nam się zwrócić na siebie uwagę. Zatrzymujemy film i wracamy do początkowych scen, które ukazują piękną rajską ziemię. Przy jednej z nich rozmawiamy o tym, co Bóg uczyni dla ludzkości oraz jacy ludzie będą żyć wiecznie w takich wspaniałych warunkach. Jesteśmy poruszeni ich zainteresowaniem. Gdy zbieramy się do wyjścia, mówią nam, że kilka godzin drogi stąd mieszka jeszcze jedna niesłysząca rodzina. Od razu tam jedziemy. Pokonujemy imponującą skalistą przełęcz i krętą drogą docieramy do niedużej osady. Odnajdujemy niesłyszących, rodziców z synkiem i babcie. Mimo, iż zjawiamy się bez zapowiedzi, przyjmują nas gościnnie. Wchodzimy przez małe drzwi do ich aiłu. W środku pięknie pachnie drewnem i maślanką. Przez okrągły otwór w dachu do wnętrza wpada światło. W kącie stoi pobielony ceglany piec z piekarnikiem, a na ścianach wiszą czerwone dywany. Gospodarze częstują nas autajskimi specjałami, małymi pączkami i herbatą w azjatyckich czarkach. Pytamy, czy ich zdaniem można zostać przyjacielem Boga. Przez chwilę się zastanawiają. Babcia wspomina, że gdy była dzieckiem, pewnego razu poszła w góry i zaniosła trochę jedzenia na ofiarę dla bogów. Nie wiem właściwie, jakie to miało znaczenie, z uśmiechem wzrusza ramionami. Po prostu taki był zwyczaj. Kiedy pokazujemy im film związany z tym tematem, ich twarze się rozpromieniają. Chcieliby dowiedzieć się więcej, tylko jak to zrobić. Zwykle z niesłyszącymi można utrzymywać kontakt przez sms -y, ale tutaj nie ma ani jednej anteny przekaźnikowej. Obiecujemy więc pisać listy. Gdy żegnamy się z naszymi nowymi przyjaciółmi i ruszamy w długą drogę powrotną do gorno słońce chyli się już ku zachodowi. Jesteśmy zmęczeni, lecz szczęśliwi. Jakiś czas później pytamy miejscowych świadków o tę rodzinę i dowiadujemy się, że mąż co drugi tydzień przyjeżdża do większej miejscowości, by studiować Biblię i skorzystać z zebrania. Wszystko tłumaczy mu pewna siostra, która zna język migowy. Jakże się cieszymy, że nasze wysiłki przyniosły takie owoce? Próby dotarcia do szczerze usposobionych niesłyszących, można przyrównać do poszukiwania skarbów ukrytych gdzieś daleko w górach. Nagrodą za długie godziny poszukiwań jest odnalezienie jakiegoś zagubionego klejnotu, czasem na pozór przypadkowe. Ałtaj zawsze będziemy pamiętać jako złote góry. Jakże cenne osoby spotkaliśmy wśród tych urwistych szczytów. Koniec artykułu. Tkaniny w czasach biblijnych. W Biblii można się natknąć na liczne wzmianki o tkaninach oraz o kolorach i fasonach szat noszonych przez ludzi żyjących przed wiekami. Oczywiście, Biblia to nie jakiś żurnal o modzie z minionych czasów. Ale takie detale pomagają czytelnikowi odtworzyć w umyśle dawną rzeczywistość. Na przykład w Biblii wspomniano o namiastce ubrania, które zrobili Adam i Ewa, by przysłonić swą nagość. Poszywali liście figowe i sporządzili z nich okrycia bioder. Odzienie to jednak zastąpili później nowym, które dał im Bóg. Były to znacznie trwalsze, długie szaty ze skóry. Rodzaju 3, 7 i 21. Z kolei w Księdze Wyjścia, w rozdziałach 28 i 39, szczegółowo przedstawiono strój izraelskiego arcykapłana. Nosił on lnianą bieliznę, białą szatę, tkaną szarfę, niebieski płaszcz bez rękawów, haftowany efot i napierśnik, a także zawój i lśniącą złotą płytkę. Wrażenie robi już sam opis pracy, jakiej wymagało wykonanie tego kosztownego stroju. Można więc sobie wyobrazić, jak imponująco wyglądał w nim arcykapłan. Prorok Eliasz wyróżniał się ubiorem, po którym bez trudu go rozpoznawano. Gdy ktoś powiedział, że spotkał męża, który miał szatę z sierści, biodra zaś miał opasane skórzanym pasem, wszyscy wiedzieli o kogo chodzi. Podobnie ubierał się setki lat później jan chrzciciel, i chyba po części dlatego był przez ludzi brany za Eliasza. Druga królów 1,8. Materiały i kolory Biblia często wspomina o kolorach i rodzajach materiałów, o barwnikach, jak również o przędzeniu, tkaniu i szyciu. Wiele tych zmianek dotyczy wełny. O Ablu dowiadujemy się, że był pasterzem owiec. Rodzaju 4:2. Nie wiemy, czy hodował je dla wełny, ale wyrabiany z niej materiał niewątpliwie należał do najbardziej rozpowszechnionych tkanin. Drugim popularnym materiałem był len, otrzymywany z roślin o tej samej nazwie. Najwcześniejsze biblijne doniesienie o tym materiale ma związek z pewnym wydarzeniem z XVIII wieku przed naszą erą, kiedy to faraon przyodział Józefa właśnie w lniane szaty. Biblia nigdzie nie mówi, by Żydzi nosili bawełnę, niemniej w krajach bliskowschodnich była ona używana od najdawniejszych czasów. Z włókien uzyskanych z lnu czy wełny skręcano nitki różnej grubości. Z powstałej w ten sposób przędzy tkano materiał który następnie, jeśli wcześniej nie pofarbowano przędzy, barwiono na różne kolory. Teraz już można było zabrać się do krojenia ubrania. Kawałki tkaniny nierzadko ozdabiano barwnym haftem, dzięki czemu uszyte z nich szaty były piękniejsze i kosztowniejsze. Jeżeli chodzi o barwniki, to Biblia często wymienia purpurę, szkarłat i kolor niebieski. Na przykład Bóg polecił Izraelitom, żeby nad frędzlami dolnego skraju szaty umieszczali niebieski sznur. Miało im to przypominać o szczególnej więzi, która łączyła ich z Jehową Bogiem. Liczb 15, od 38 do 40. W opisie szat arcykapłana i dekoracyjnych elementów przybytku i świątyni występuje hebrajskie słowo tehelet, odnoszące się do pewnego odcienia niebieskiego, oraz argaman, zwykle tłumaczone na purpurę. Posłuchaj również materiału dodatkowego: Wełna Ilen. W czasach biblijnych owce hodowano głównie ze względu na mleko i wełnę. Z kilku sztuk otrzymywano tyle wełny, że starczało na ubrania dla całej rodziny. Gdy ktoś miał większe stado, nadwyżki mógł sprzedać lokalnym wytwórcom tkanin. W niektórych miejscowościach tworzyli oni nawet własne cechy. Strzyżenie owiec od dawien dawna wpisane było w koloryt życia wiejskiego. Len, ceniony materiał ubraniowy, wyrabiano z włókien rośliny o tej samej nazwie. Zbiór lnu następował w momencie, gdy był on jeszcze niezupełnie dojrzały. Łodygi suszono na słońcu, a następnie moczono, by zmiękczyć ich zdrewniałe części. Po ponownym wysuszeniu słomę lnianą rozgniatano tłuczkami, żeby oddzielić włókna. Z włókien lepszej jakości robiono przędze. W lniane szaty chętnie ubierali się wysocy urzędnicy, a także rodziny królewskie. Przędzenie Pojedyncze włókno, lnu, wełny owczej czy koziej, jest zbyt słabe i krótkie, by miało jakieś praktyczne zastosowanie. Chcąc więc uzyskać nitkę, czyli przędzę, pożądanej grubości i długości, skręca się wiązkę włókien. Biblia mówi o dzielnej żonie. Ręce swoje wyciąga po przęślice, i jej ręce trzymają w rzeciono. Przysłów 31, 10 i 19. Przytoczony werset nawiązuje do przędzenia z wykorzystaniem dwóch prostych drążków: przęślicy i wrzeciona. W jednej ręce kobieta trzymała przęślicę z luźno owiniętym wokół niej pękiem włókien. Drugą ręką wyciągała z tego pęku pasemko, skręcała je w nić i przymocowywała do wrzeciona. Na jednym końcu miało ono zaczep do włókien, a na drugim przęślik, czyli krążek działający jak koło zamachowe. Wprawiając w obrót wiszące pionowo wrzeciono, Przątka skręcała włókna w nić o określonej grubości. Gotowy odcinek nici nawijała na wrzeciono jak na szpulkę. Powtarzała te czynności tak długo, aż przerobiła wszystkie włókna sprzęślicy w jedną długą nić. W ten sposób powstawała przędza gotowa do farbowania lub tkania. Farbowanie Lnianą i wełnianą przędzę, albo już utkany materiał, po oczyszczeniu farbowano. Gdy jakiejś rzeczy chciano nadać głębszy kolor, moczono ją w roztworze barwnika kilkakrotnie. Przędze lub tkaninę po wyciągnięciu skadzi dokładnie wyciskano, by odzyskać jak najwięcej cennego barwnika, a następnie rozkładano i suszono. Oczywiście w starożytności nie były dostępne syntetyczne barwniki, toteż substancje barwiące, o niezwykłej trwałości i zaskakująco szerokiej palecie kolorów i odcieni, wyodrębniano z surowców zwierzęcych i roślinnych. Na przykład barwnik żółty wytwarzano z liści migdałowca i mielonej okrywy owocu granatu, czarny z kory granatowca, a czerwony z marzany barwierskiej bądź z pewnego gatunku owadów z rodziny czerwców. Indygowiec dostarczał barwnika niebieskiego. Niektóre ślimaki morskie były źródłem pigmentu pozwalającego uzyskać odcienie od purpury przez niebieski pokarmazyn. Ile takich ślimaków było potrzebnych, by ufarbować szatę? Okazuje się, że jeden ślimak produkuje zaledwie krople barwnika. Dlatego, jak wynika z pewnych badań, chcąc ufarbować szatę lub płaszcz na purpurowo, potrzebowano około 10 tysięcy mięczaków. Nic zatem dziwnego, że purpura była towarem luksusowym. Za panowania babilońskiego króla Nabonida purpurowa wełna była czterdzieści razy droższa niż wełna w jakimkolwiek innym kolorze. Ponieważ z produkcji tego cennego barwnika słynął starożytny tyr, Pewien odcień purpury zaczęto nazywać purpurą tyryjską. Tkanie Aby uszyć na przykład szatę, należało najpierw utkać materiał odpowiedniej wielkości. Do tkania używano krosna, na którym przeplatano prostopadłe względem siebie nitki. Układ nitek biegnących wzdłuż materiału nazywa się osnową, a w poprzek wątkiem. Nitki wątku przetyka się na zmianę nad i pod nićmi osnowy. W czasach biblijnych krosna były albo pionowe, albo poziome, układane płasko na ziemi. W krosnach pionowych do zwisających nici osnowy niekiedy przyczepiano ciężarki. Takie obciążniki pochodzące ze starożytności odkryto w wielu zakątkach Izraela. Na ogół tkanie należało do zwykłych zajęć gospodarskich, gdzie niegdzie jednak mieszkańcy całej miejscowości tworzyli coś w rodzaju wspólnoty tkaczy. Na przykład w Księdze Pierwszej Kronik 4:21 Znajdujemy wzmiankę o domu wykonawców delikatnej tkaniny, czyli najwyraźniej o jakimś zrzeszeniu rzemieślników. Powróćmy do artykułu. Wyposażenie przybytku i świątyni. Przybytek na pustkowiu, a później świątynia w Jerozolimie, były dla Izraelitów ośrodkiem wielbienia Boga. Dlatego zrozumiałe jest, że w Biblii możemy natknąć się na wiele szczegółowych informacji dotyczących budowy i wyposażenia tych obiektów. Między innymi liczne wzmianki o tkaninach i kolorach. Na przykład znajdujemy fragmenty nawiązujące do tkania, farbowania, szycia i haftowania płócien namiotowych i zasłon. Przy wznoszeniu przybytku, godnego miejsca oddawania czci Jehowie, pracowali biegli rzemieślnicy Becalel i Oholiab oraz inni mężczyźni i kobiety. Zdołali oni wiernie wywiązać się z powierzonego im wyjątkowego zadania dzięki temu, że korzystali ze wskazówek od Boga. W 26 rozdziale Księgi Wyjścia drobiazgowo opisano konstrukcję wszystkich części przybytku oraz materiały, z jakich należało je wykonać. Na przykład ogromne, barwne płótna namiotowe miały być utkane z delikatnego skręcanego lnu i niebieskiego włókna i wełny barwionej czerwonawą purpurą i przędzy barwionej szkarłatem z czerwców. Większość tych rzeczy Izraelici zapewne zabrali ze sobą, gdy wychodzili z Egiptu. Ze szczególną pieczołowitością wykonano ciężką, kolorową kotarę z wyhaftowanymi cherubami, która stanowiła przegrodę między miejscem świętym a miejscem najświętszym wewnątrz przybytku. Wyjścia 26.1 i od 31 do 33. Równie sumiennym nastawieniem mieli się odznaczać ci, którzy w czasach króla Salomona pracowali przy budowie i wykańczaniu świątyni w Jerozolimie. Dzięki szczegółom zachowanym w Biblii dowiadujemy się, że starożytni Hebrajczycy byli ludźmi twórczymi i potrafili dobrze wykorzystać dostępne im materiały. Naszym oczom ukazuje się ciekawy obraz ówczesnego społeczeństwa. Izraelici nie nosili nijakich, burych szat i nie wiedli szarej egzystencji. Ubierali się barwnie i ciekawie oczywiście zależnie od okazji, pory roku i zamożności. Biblia mówi, że Jehowa dał Izraelitom wspaniałą krainę. Ziemię mlekiem i miodem płynącą. Wyjścia 3.8 oraz powtórzonego prawa 26, 9 i 15. Dopóki byli mu wierni, cieszyli się jego błogosławieństwem. Żyło im się dobrze, czuli się zadowoleni i szczęśliwi. Świadczą o tym choćby słowa z Księgi pierwszej Królów 4.25. Mieszkańcy Judy i Izraela dalej mieszkali bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem figowym. Oddan do Berseby przez wszystkie dni Salomona. Koniec artykułu. Artykuł z serii Ucz swoje dzieci. Przylgnął do Jechowy. Czy wiesz, co to znaczy lgnąć do kogoś? Jeśli do kogoś lgniemy, to znaczy, że go kochamy i chcemy się z nim przyjaźnić. Poznajmy teraz człowieka, o którym Biblia mówi, że przylgnął do Jechowy prawdziwego Boga. Człowiek ten nazywał się Ezechiasz. Sprawdźmy czego możemy się od niego nauczyć. Ezechiasz miał bardzo trudne dzieciństwo. Jego ojciec, judzki król Achas, przestał wielbić Jehowę i zaczął szerzyć kult fałszywych bożków. Ezechiasz był wtedy jeszcze chłopcem. Achas posunął się nawet do tego, że co najmniej jednego ze swoich synów, a więc któregoś z braci Ezechiasza, zabił i złożył w ofierze bóstwu, któremu służył. Chociaż Achas cały czas postępował niegodziwie, to jego syn Ezechiasz był posłuszny Jechowie. Jak myślisz, czy było mu łatwo? Na pewno przeżywał ciężkie chwile, ale się nie poddawał. Zobaczmy, co pomagało mu lgnąć do Jechowy. I jak możemy go naśladować? Ezechiasz poznawał dzieje osób, które trzymały się blisko Jehowy. Taką osobą był na przykład Dawid, który żył kilkaset lat wcześniej. Ezechiasz mógł się o nim dowiadywać ze świętych pism. Dawid napisał: Choćby mnie opuścili ojciec mój i moja matka, przyjąłby mnie sam Jehowa. Z tego wersetu dużo uczymy się o Dawidzie. Czy zauważyłeś, jak bardzo ufał on Jehowie? Dawid miał naprawdę wielką wiarę. Był całkowicie przekonany, że jeśli będzie posłuszny Bogu, to może liczyć na jego wsparcie. Możemy przypuszczać, że Ezechiasz rozmyślał o Dawidzie i że właśnie to pomogło mu posłusznie służyć Jehowie i do niego lgnąć. Ty też możesz być pewny, że Jehowa ci pomoże, jeśli tylko przylgniesz do niego i będziesz mu posłuszny. A co wtedy, gdy twoja mama lub twój tata nie służą Jechowie? Bóg powiedział, że dzieci powinny być posłuszne swoim rodzicom. Powinieneś więc słuchać mamy i taty. Ale gdyby wymagali od ciebie czegoś, co nie podoba się Bogu, postaraj się im wytłumaczyć, dlaczego nie możesz tego zrobić. Nie powinieneś łamać prawa Bożego, bez względu na to, kto by cię nakłaniał do kłamstwa, kradzieży lub innej złej rzeczy. Gdy jesteś posłuszny Jechowie, bądź pewny, że postępujesz właściwie. Jest dużo ludzi, którzy są dla nas dobrym przykładem. Ezechiasz mógł naśladować nie tylko Dawida, ale też własnego dziadka Jotama. Chociaż nigdy go nie widział, bo Jotam umarł przed jego urodzeniem, na pewno znał jego historię, historię, którą my dzisiaj możemy przeczytać w Biblii. Czy znasz jakieś osoby, których przykład możesz naśladować? Gdy czytamy Biblię, oczywiście dowiadujemy się o błędach, jakie popełnili Ezechiasz, Dawid, Jotam czy inni niedoskonali ludzie. Ale wszyscy oni kochali Jechowe, żałowali swych błędów i dążyli do tego, by postępować dobrze. Pamiętaj, że doskonały był tylko Jezus, syn Boży. Musimy jak najwięcej się o nim dowiadywać i starać się go naśladować. Przeczytaj w swojej Biblii Księgę Drugą Królów 18:6, Drugą Kronik 28 od 1 do 3, Psalm 27 10, List do Efezjan 6:1, List do Kolosan 3:20, Księgę Drugą Kronik 27:1 i 2 oraz List Pierwszy Piotra 2:21. Koniec artykułu.